Witam wszystkich. Miałem dzisiaj nakręcić filmik, ale postanowiłem, że zrobię live'a. W jednym filmiku nie da się tego wszystkiego opowiedzieć, ale w live'ie już będzie lepiej. Czekajcie, muszę udostępnić go, bo... No, cześć wszystkim. Czat zanika. Ciekawe dlaczego. O, są wiadomości. Kurde. Panie Krillanie, potwierdzasz obecność? Przejdą wszyscy, którzy będą chcieli. Nadaję bezpośrednio z telefonu. Ojej, teraz nie nadążę z czytaniem czatu. Dobrze, rozpoczynamy live'a. Tak, dzisiaj będzie live o Nike. Dobra, zaczynamy, bo w końcu nie zacznę. Odnośnie tego live'a Nike, to naprawdę nie tego się spodziewałem. Zrobiła ze mnie publicznie pośmiewisko. Myślałem, że ona to obejrzy sama u siebie w domu, najlepiej na słuchawkach, jak nie ma własnego pokoju. A ona zrobiła publicznego live'a, puściła mój filmik bez mojej zgody, bez mojej wiedzy. Myślałem, że trochę inaczej do tego podejdzie. Ale cóż. Jedno jej się udało. Udało jej się właśnie nabić sztucznie wyświetlenia. Bo na przykład poprzedni live, którego komentowała gościa, a więc to koleś miał 411 tysięcy subskrybentów i jej live o nim obejrzało tam, nie wiem, 1500 osób, nawet i nie, powiedzmy 1300 wtedy, na tamtą chwilę. Teraz może być więcej. Ach. A mój live od samego początku do końca, znaczy się mój live, jej live z moim udziałem obejrzało 1800 ludzi. To macie pół tysiąca więcej. I ja nie mam przecież 411 tysięcy subskrybentów, tylko zaledwie ilu? 800.
wtedy obejrzałem. Ile to obejrzało? Ciężko powiedzieć, nie zapisałem sobie wszystkiego. Ale w każdym razie, jak czytałem top chat, to dużo osób właśnie pytało się odnośnie mnie. Najka, co powiesz o Krzyśku? Zostaw tamtego, opowiedz o wszechstronnym mistrzu, o boskim smoku, co o nim sądzisz? I tak dalej, i tak dalej. I ten cały czat w 90% składał się z moich fanów, którzy jakby czekali, aż tylko czekali na ten moment, żeby ona odnosiła się do mnie. Nie o jakimś innym youtuberze, tylko bezpośrednio o mnie. No i co? Ona powiedziała, że zostawi sobie to na drugi live odrębny i na drugim live będzie mnie wyjaśniać. No i co? I dlatego publika się zmniejszyła i poczekała na drugi live. No w tamtym w porównaniu do tego to połowa. Tak jak tam było 1300, a tam 2500, to widzicie, to jest druzgocąca różnica. Nabiła sobie sztucznie wyświetlenia, oglądalność, ale zrobiła coś głupiego, że praktycznie jej reputacja na YouTube jest skończona. Jak czytałem komentarze pod tym jej live'em, tam chyba było około 90 komentujących. Tam chyba z 90 komentarzy było. I codziennie, co godzinę, co 10 minut dochodzą nowe. W życiu bym się nie spodziewał takiej solidarności. Ale się zrobiła afera. Normalnie jakby cały serwer padł. Wszyscy stanęli w mojej obronie. Nawet hejterzy, nawet wykopki i karaczany. Nieprawdopodobna solidarność. W życiu bym się nie spodziewał. Myślałem, że ona trochę tak konkretnie podejdzie, bo uważałem, że to jest dziewczyna na poziomie. A tu się okazuje, że to jest po prostu fałszywa hipokrytka. Tak mówi o Bogu, o bliźnim, o miłości. O jednoczeniu się, o tym, żeby się szanować, poglądy jednego, drugiego. Tam mówiła też o smutku, o tym, że nikt jej nie kocha. A tu masz. Jak prawdziwe przysłowie, wyszło szydło z worka. Ale później zdecydowałem, że lepiej zakończyć to wszystko. Skończyć ten temat, skończyć ten ark, jak niektórzy mówią. I się przed nikim nie płaszczyć. Ja tam nie będę się przed nią płaszczył, poniżał, prosił, błagał, nie wiadomo o co. Chcę, no to nie. Ale co mnie najbardziej zabolało, to, że nie chciała nawet tego wyjaśnić. Nie wyjaśniła tego. Obejrzała, trochę się pośmiała i wyszła pod pretekstem, że musi króliczka gonić. Równie dobrze mogła obejrzeć te 6 minut do końca i by zobaczyła więcej. A ona te 6-7 minut olała całkowicie. No co zrobić? No zbłaźniłem się publicznie, nic na to nie poradzę, nie pierwszy raz. No ale przynajmniej miałem tę odwagę się do tego przyznać. Miałem odwagę nakręcić taki film. Nie dość, że stanąłem w jej obronie jak rycerz za swoją damą. To jeszcze tak mi się odwdzięczyło. A po tym wszystkim jeszcze
Próbowałem do niej pisać, wyjaśniłem całą sytuację, podałem wszystkie jej screeny. No i liczyłem, że jakoś to do niej dotrze. A ona tylko napisała, że dziękuję w takim razie. No i potem prosiłem, pytałem o te spotkanie. Nie dość, że ja chciałem do niej jechać taki kawał drogi. Nie dość, żebym się wykosztował finansowo na to. Nie dość, że straciłbym dużo czasu, bo to pół dnia to na pewno droga by zajęła. Ze 2 godziny byśmy na tym spotkaniu pobyli i musiałbym wracać do domu kolejne pół dnia albo noc. Albo musiałbym w hotelu się przespać, albo prosić Krillana o to, żeby mnie znowu przygarnął. No ale co? Ona powiedziała, że to jest za daleko i ona nie chce. Ale jaki ona w tym problem widziała? Przecież to ja do niej bym jechał, to ja bym się wykosztował, to ja bym czas musiał wykorzystać. To ja wszelkie koszty bym poniósł. Ona by wyszła tylko z domu, na parę kroków. Nawet przyjechałbym 100 metrów, 200 od jej domu, żeby daleko nie musiała nigdzie wychodzić w miasto. A ona powiedziała, że to jest za daleko. Po prostu to jest za daleko. Co ma odległość do tego? Ludzie latają za sobą na drugi koniec świata. A jej szkodziło po prostu wyjść na parę metrów. Później jeszcze tam pisałem do niej. Że dla mnie odległość to tam nie ma znaczenia, że bywałem dalej, że jeździłem nawet do Krakowa, chociaż Rybnik a Kraków to jest taka sama odległość, to jest około 400 km. A wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że potem jeden z moich informatorów wysłał mi maila, że Najka planuje spotkanie z fanami w Katowicach albo w Krakowie. Ogłosiła to publicznie na TikToku. I mi ten informator to przesłał. Ja sobie to zobaczyłem i po prostu nie mogłem uwierzyć. Tutaj mówi mi, że za daleko. Przecież to ja powinienem do niej przyjechać, nie ona do mnie. Co by jej szkodziło się spotkać na godzinę, na pół godziny. Ale ona widocznie od początku tego nie chciała. Widocznie jej imponuje robienie z siebie takiej właśnie atencjuszki. Kogoś żądnego uwagi. Teraz się zastanawiam, jakim cudem ona ma tyle subskrybentów? 14 tysięcy. Czy to dlatego, że jest taka ładna i po prostu ludzie chcą ją oglądać? Czy dlatego, że ładnie się wypowiada i ludzie chcą ją słuchać? Myślałem, że ona ma naprawdę miły charakter. Że solidaryzuje się ze mną. A tu masz. Ładna to była na zdjęciach, na filmach z dawnych lat. Ale teraz na tym live, jak ją zobaczyłem, to włosy ma zrobione do barku. I to już nie jest ta sama dziewczyna, która była wcześniej. Już taka trochę inna. Mniej atrakcyjna dla mnie bynajmniej. No ale ja też się zmieniam. No, ludzie się zmieniają na przestrzeni lat. Ale ta hipokryzja to mnie naprawdę już przerosła. Tutaj opowiada, jaka ona jest bogobojna. Jaka to z niej dobra dusza.
A tu mnie tak potraktowała jak śmiecia. Olała całkowicie. Nie odpisuje na wiadomości. Człowiek czeka na nią godzinami, aż odpowie na wiadomość, a ona zamiast mi odpowiedzieć, to wstawia sobie posty na Instagrama, jakieś religijne, a nie raczy odpowiedzieć na wiadomość. Dobra, nie, to nie. Po tym live'ie będzie definitywny koniec. Nie napiszę już żadnej wiadomości i koniec. Nie warto, nie ma sensu. Ja przynajmniej nie udaję kogoś, kim nie jestem. I nie robię z siebie nie wiadomo jakiego atencjusza. Ja nie żądam uwagi od nikogo. Ja jestem sobą, ja jestem prawdziwy. Jestem prawdziwym mężczyzną, którego na świecie nie ma i nie będzie. I nikt chyba nigdy się nie narodzi. Jestem jedyny w swoim rodzaju. Zaprawdę ludzie cierpią. Ale przynajmniej teraz wiem, że ten filmik, który wysłałem, nie jest tak do końca bezwartościowy. Jest tak zwanym obosiecznym mieczem. Zranił mnie, ale zniszczył też ją. Ja nie zginąłem, ale jej reputacja teraz legła w gruzach. Czytając te komentarze, ile tam jest negatywnych komentarzy o niej, to w życiu się tyle nie naczytałem. Jeden filmik, jedna jej reakcja przekreśliła 5 lat jej youtuberskiej działalności. Powiem wam szczerze, że nie o to mi chodziło. To, że jej się tam nabijają te wyświetlenia na kanale, to ja mogę to jeszcze, wiecie, odkręcić. Mogę to zgłosić do YouTube'a, żeby z mojej wiedzy, bez mojej zgody upubliczniła live. Nie live, tylko mój filmik. A ja na to nie wyrażam zgody. Ktoś może oglądać na swoim kanale, na swoim mobilnym czy stacjonarnym urządzeniu, ale ja nie dałem prawa rozpowszechniać tego. Więc tutaj mogę ją o naruszenie praw autorskich walnąć. I tak zrobię. Ten filmik zleci. I po prostu oduczy się takiego chamskiego traktowania innych. Skoro jest taką bogobojną duszą, to jak trafi do nieba, to Bóg będzie na nią zły. Bardzo się na niej zawiodłem, chociaż nie rościłem sobie żadnych nadziei. Tu nie chodziło o żaden związek, chociaż tam wspomniałem, że byłoby miło, jakby chciała. Ale jeśli nie, no to nie. No, przynajmniej mógłbym się z nią spotkać, nakręcić razem wspólny film, moglibyśmy naprawić nasze błędy, bo ja popełniłem błąd, że w ogóle się do niej odniosłem. Ona popełniła błąd, że to w ogóle upubliczniła i tak mnie potraktowała. Oboje popełniliśmy błąd. Po jednym porówno, chociaż ona większy. Ale w życiu bym się nie spodziewał. Jeszcze to we mnie siedzi i przez długi czas nie wyjdzie. Wybaczcie, ale nie czytam czatu. Po prostu skupiam się na tym, co mówię. A jestem trochę taki zdołowany. Bo powiem szczerze, że gdy na nią popatrzyłem, tak jej posłuchałem, to tak ona mi się spodobała, że wszystko bym chciał zrobić, żeby tylko się z nią spotkać. Uścisnąć, przytulić ją, pogratulować jej działalności i tak dalej. Nawet dać jej ładny prezent, ale nie taki kosztowny, jak fani jej przysyłają. Ja jej nie dam słuchawek za kilkaset złotych. Ja bym dał jej coś innego, coś wyjątkowego. Coś symbolicznego i sentymentalnego. Coś, co by do niej trafiło.
ale nie coś materialnego. Choć mnie na to stać. Ale ja taki nie jestem. Ja nie będę kupował kobiety. Wyjątek jest jeden. Każda dziewczyna marzy o pierścionku z brylantem. Jeżeli dasz jej z tombakiem albo z jakimś innym beznadziejnym kamieniem, no to dziewczyna się na ciebie obrazi. Zerwie zaręczyny albo w ogóle ich nie przyjmie, oświadczym. I związek może się całkowicie rozpaść, bo zaraz powie, że tylko tyle dla ciebie znaczy. Choć nie mam dziewczyny i nigdy nie miałem. I nie wiadomo. Nie, chociaż wiadomo. Wiadomo, że już nigdy nie będę miał. Bo moja miłość jest bardzo daleko stąd i od wielu, wielu lat już nie mam z nią kontaktu. I może to właśnie przez to takie pasmo nieszczęścia przechodzi. Takie fatum. No ale co zrobić? Takie jest życie. Pamiętajcie, błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi albo nie żyje. Mówiłem o tym filmiku o nieudanej randce z Emilką z Ciechocinka. Zobaczcie, 4 lata czy 3 minęły i to wciąż te słowa są aktualne. Po prostu nie jest mi dane z nikim być. Muszę być sam ze sobą. Narcyzi, kim są narcyzi? Narcyzi to są takie osoby, które kochają siebie, tylko u siebie widzą same superlatywy, same dobre, pozytywne cechy. Ja jestem naj i nikt więcej. Jestem najpiękniejszy, najmądrzejszy, najlepszy i tak dalej. Ale ja też widzę w sobie negatywne cechy, widzę w sobie wady. To nie jest tak, że ktoś jest bez wad. Nawet Bóg miał wadę. Był tak samo naiwny jak i ja. Bo wierzył, że zbawi ludzkość i że ludzkość będzie dobra. Gdyby teraz tak popatrzył na to, co się dzieje na wojnie na Ukrainie, to by powiedział, ależ ja się pomyliłem. Za bardzo zaufałem ludziom. Jeszcze umarłem dla... Zginąłem, nie umarłem. Zginąłem dla nich na krzyżu po to, żeby ich zbawić. A oni co wyprawiają? Ja nie jestem religijny, nie jestem bogobojny. Kiedyś byłem, jak miałem tam 10-12 lat, to byłem bardzo religijny. Same piątki, szóstki z religii miałem. Należałem do chóru kościelnego. Śpiewałem w scholce. Reprezentowałem miasteczko na mszy świętej. Czytałem Słowo Boże, Ewangelię, modlitwę wiernych. Śpiewałem w chórze. Nawet przewodziłem mojej grupie, mojemu rzędowi podczas komunii. Pierwszy byłem. Bo tak się bali być na samym początku. A ja się nie bałem. Miałem 12 lat, jak miałem komunię i pamiętam, jak z gromnicą w Białej Albie szedłem. Pierwszy, przed wszystkimi. Jak jakiś normalnie generał, lider, przywódca. Ale nie będziemy gadać o religii. Ja nie jestem hipokrytą. I nie będę tutaj na ten temat się wywodził. Jednego się nauczyłem. Że bez względu na wszystko, co zrobię i co powiem, zawsze będę sobą i nigdy nie będę niczego żałował. Nawet nie żałuję tego, że ten filmik wstawiłem, nakręciłem,
i upubliczniłem. No cóż, stało się i tak wyszło. I nie usunę tego, niech sobie będzie. Ale przynajmniej jestem prawdziwy, najprawdziwszy. Drugiego takiego prawdziwego jak mnie nie ma i nie będzie i się nigdy nie narodzi. Bo to nie jest cecha, którą, wiecie, można nabyć. Trzeba ją w sobie mieć. A jeśli się ją ma i się o tym nie wie, to trzeba ją odkryć. Ja już jako dzieciak, jako chyba 7 czy 8 latach już czułem, że będę kimś w rodzaju wojownika. Że nigdy się nie poddam. Jeszcze Naruto nawet nie znałem. Nie wiedziałem, co to jest ninja. Miałem 8 lat zaledwie. Nie wiedziałem takich rzeczy, ale po prostu moja taka natura z każdym kolejnym rokiem wychodziła. I zobaczcie, już mam 30 lat. 22 lata minęło od tego, od kiedy odkryłem swoją duszę, swoją naturę i to dalej się ciągnie. I tak będzie cały czas. I powiem wam, że nikt mnie nie zmieni. Ani facet, ani kolega, ani rodzeństwo, ani rodzina, ani dziewczyna. Nikt mnie nie zmieni. Zawsze będę sobą, bez względu na to, co kto powie. I też na tym zbudowałem swoją taką taką oryginalną osobowość. W życiu bym nie przypuszczał, że nawet uda mi się chociaż na jedną chwilę, na chwilę, zjednoczyć moich wrogów razem ze mną. Bo na samym początku całej tej afery wykopki i karaczany dość mi pomogły nawet. Za co muszę im publicznie podziękować. Dziękuję za pomoc, za to, że mnie informujecie o tym, jak kto co ze mną robi. Powiem wam, że wczorajszy apel o pomoc spotkał się z takim echem, z takim odzewem, że jeszcze to we mnie siedzi. Momentalnie znikły wszystkie filmiki, przeróbki moich prześladowców. Momentalnie. Poszły tak masowe zgłoszenia osób trzecich, że sekundy. I tak powiem wam, poczułem się tak jak Naruto zjednoczył przecież Obito na końcu Sasuke, a wcześniej jeszcze Nagato. Miał taką moc, taki dar jednoczenia ludzi, nawet wrogów. Jego wrogowie stawali się przyjaciółmi. I teraz widzicie, przez krótką chwilę, ale to dosłownie krótką chwilę, ile to potrwało? Parę minut, czy może godzinę, ale na chwilę. No i niestety zacznie się wszystko od nowa, wiem to. Bo wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć, niestety szybko. Są takie o mnie przeróbki robione, takie obrzydliwe, ohydne, że każda jedna dziewczyna, która by to zobaczyła, to dawno by powiedziała, że jestem nienormalny. I żadna nie dałaby mi szansy, ale ja powiem wam szczerze, nie oczekuję żadnej szansy od nikogo. Ja już się pogodziłem, ale po prostu chciałem jeszcze bardziej siebie utwierdzić w takim przekonaniu, że jednak mam rację. Nie ma sensu. Trzeba być sam ze sobą. Nigdy nie byłem w związku, nigdy nie będę. I tak już było, jest i pozostanie. I się nie zmieni. Dla niej to był taki
epizod i przy okazji taka rysa na jej wizerunku. Rysa. Tyle tylko, że ta rysa, żeby nie stała się czymś większym i głębszym. No i tak podejrzewam. Bo gdyby była w porządku dziewczyna, to by postarała się to odkręcić. Naprawić. Spotkałaby się ze mną. Zgodziłaby się nawet nagrać film naszego spotkania. Jak pierwszy raz się ze sobą spotykamy, wszystko to jest filmowane. Powiedzmy, ja bym wziął aparat i postawił go, i żeby filmował. I żeby widzowie widzieli nasze prawdziwe, szczere, nieudawane reakcje. Nie tylko reakcje, ale i słyszeli słowa. I to wtedy byłoby bardzo prawdomówne i wiarygodne. Ale ona nie chce się spotkać. Nawet jeśli ja chcę do niej jechać 800 km w obie strony. Ona nie chce. Ale za to ona chce spotykać się z innymi w Katowicach albo w Krakowie, gdzie by musiała dojechać. Nie wiem, ile jest z Rybnika do Katowic, do Krakowa. Podejrzewam, że dobre 100 km na pewno. Ze 100 może nawet 200. Nie mam pojęcia, nie mam miernika kilometrów w głowie. Ale o czym to świadczy, jeśli chłopak chce jechać pół kraju po to tylko, żeby się zobaczyć z dziewczyną, nakręcić wspólny filmik i uratować swój honor i jej, bo ona się tak totalnie ośmieszyła. Jej wizerunek i reputacja legła w gruzach. Czytając te wszystkie komentarze, to nie mam co do tego wątpliwości. Ale jeżeli ona nie chce, no to nie. Ja nie będę o niej mówił złego słowa, że jest taka, taka, taka i tak. To, że jest hipokrytką, to nie jest obelga. To jest po prostu stwierdzenie faktu. Mówi, że jest taka bogobojna, że trzeba dać ludziom szansę, trzeba ludzi poznać, może ktoś jest fajny, tylko trzeba go poznać, trzeba to odkryć. Bóg kazał się ze sobą jednoczyć. Bóg kazał wysłuchać bliźniego, nawet najgorszego. Nawet skazaniec, skazany na karę śmierci ma prawo do ostatniego słowa. A tutaj nie daje szansy osobie, która nie dość, że stanęła za nią murem, bo przecież zgłosiłem wszystkie przeróbki o niej. Wszystkie przeróbki o niej zniknęły. Wszystkie złośliwe posty o niej zniknęły. I wszystkim się osobiście sam zająłem. To ona nie potrafi ani tego docenić, ani nawet wykazać się takim, no właśnie, miłosierdziem. To teraz już zaczynam podejrzewać, że ona tak naprawdę nie wie, czym jest miłosierdzie. To ja jestem miłosierny. To ja daję ludziom szansę. Ja staję w obronie, ja się z ludźmi solidaryzuję, pomagam im. Nawet powiedziałem w tym filmiku, że będę ją bronić za cenę własnej reputacji. A ona później wstawiła krótki taki post na Instagramie, taki, w taką historyjkę, czy jakoś to się tak nazywa. Coś tam było o tej reputacji. Coś tam, nie ceni swojej reputacji, czy coś takiego. I od razu wiedziałem, że to odnosi się do mnie. Tak samo ja wysyłam jej wiadomość. Widzę status wyświetlono, ale nie odpowiedziała. A wchodzę potem na jej profil i wstawiła jakiś post. 15 minut temu, 8 minut temu, no to chwila. To jak ja czekam tyle czasu, żebyś mi odpowiedziała na wiadomość i mnie olewasz,
a wstawiasz sobie posty, to mi nie wmówi, że ty nie masz czasu. Po prostu ty nie masz chęci. Ale ja nie będę wnikał. Ja już ten temat zostawiam. Co było, to było. Było, minęło, skończyło się. Nie ma sensu dalej tego ciągnąć. Ja nie chcę tej dziewczynie już szkodzić. Nie dość, że to zrobiłem nieświadomie i niezamierzenie. Ale w moich oczach już po prostu straciło. Bez względu na to, jaka jest śliczna, jak słodki ma głos, jak słodko wygląda, to jej charakter, taki prawdziwy, i to, jak traktuje drugą osobę, już mi dało do myślenia, że po prostu nie warto dalej ciągnąć. Nie warto. Także po tym live'ie kończę definitywnie tę sprawę. Także was chciałbym prosić, abyście już dali spokój z tym tematem. Nie robili przeróbek o mnie i o niej. Wszechstronny mistrz X, Nike i tak dalej. O to was bardzo proszę. Bo to po prostu nie ma sensu. To jest bez sensu. Ja się nigdy nie poddam. Nigdy nie, nigdy przy nigdy się nie poddam. Nigdy nie złożę broni. Jestem wojownikiem niezłomnym. Nie da się mnie pokonać. Jestem niezwyciężony. Mogę się wkurwić. Mogę się zasmucić. Mogę poczuć do kogoś niesamowity żal, zawód, przykrość. Ale nikt mnie nie załatwi. Ostatnio pokazywałem Krillanowi, że mam ochotę kupić sobie fajną dyskietkę. Jedyną w swoim rodzaju. Jedna, jedyna, jaką udało mi się znaleźć na całym internecie. I było to z jakieś 2 miesiące temu, a miesiąc na pewno. I tak mówię, poczekam, może gościu obniży cenę. No i napisałem do gościa, a on do mnie mówi, że to jest bardzo rzadka gra, drugiej takiej już pan nie znajdzie, z ceny nie zejdę. Ja mówię, no to poczekam tak z miesiąc, dwa, może się pan zdecyduje jednak. I minęło tyle czasu i ta dyskietka nadal jest. I jestem pewny, że nikt by jej nie kupił w życiu. I po tym wczorajszym, przedwczorajszym, bo ten live był przedwczoraj czy wczoraj? Nie. Już nie wiem, czy wczoraj, czy przedwczoraj. W każdym razie wczoraj zamówiłem sobie tę dyskietkę. Już nie chciałem się z nim targować, bo się tylko bałem, że mnie goś zablokuje. I sobie tę dyskietkę zamówiłem i dzisiaj ją odebrałem. I zrobiłem to wpływem impulsu. Ponieważ tak się źle poczułem po tym live'ie, po całej tej sytuacji, że jedyne, czym mogę się pocieszyć, to po prostu sobie coś kupić. Nie musi to być coś nie wiem jak drogiego. Mała rzecz mi wystarczy i mi ucieszy. Nie potrzebuję prezentów za kilkaset złotych, tak jak ona. Jeszcze jest na tyle bezczelna, że podaje swój numer telefonu, kod paczkomatu i jakby, nie wiem, żądała, wymagała od tego, żeby ktoś jej prezenty spał i wstawia potem filmiki, że rozpakowuje prezent od fana. No ja czegoś takiego nie robię. Kto chce, to mi wysyła donata. Złotówkę, 2, 5, 10, 100. Ale ja od nikogo tego nie wymagam, nie żądam. I ja nie zmuszam, nie namawiam nawet. Nawet teraz robię live'a i nie wstawiłem linka do donate'ów. Nie nagrywam tego
z laptopa OBS-a. Donaty nie będą wysyłane, nie będą czytane. Nagrywam to bezpośrednio z telefonu. Bo mi nie chodzi o kasę. Nie chodzi mi o parę złotych. Dla mnie ważniejsze jest zupełnie coś innego. Jedność z moimi fanami. To jest najważniejsze. Ale sobie tak powiedziałem, że Krillan jest jedyną osobą, z którą chciałbym mieć taki dożywotny kontakt. Od czasu wyprowadzki z Płocka nie wysłał mi żadnej darowizny. Nie, ja też nie żądam od niego. Nie, to już się skończyło. Sprawa z Emilką Ściechocinka 3 lata temu się skończyła i wtedy mi Krillan bardzo, bardzo, ale to bardzo pomógł. Krillan pomógł mi jeszcze w inny sposób, o którym nie mogę powiedzieć, bo byście się po prostu podostawali zawału. Ale jestem pewny, że Krillan tak sobie myślał, że a, wyślę mu tam parę donate'ów, zachęcę go, potem wyślę mu parę darowizn i jestem ciekaw, co zrobi. Podoi mnie z kasy i pewnie mnie albo zablokuje, albo oleje i kontakt się urwie i tyle go widziałem. A tu nie. Nawet jak mi Krillan już nic nie wysyła, to ja dalej się z nim przyjaźnię. No, kumpluję. Dalej się kumplujemy. Dalej mamy ze sobą kontakt. I Krillan jest jedyną taką osobą w moim życiu, z którą bym chciał mieć taki dożywotny kontakt. Bo traktuję go tak jak brata, jak starszego brata. Jest moim kumplem, doradcą, prawą ręką. Jest moim takim też nauczycielem życia. Dużo się od niego nauczyłem i wciąż się uczę. I chyba zawsze będę się uczył. Jest ode mnie starszy, więcej w życiu przeżył, przeszedł. Przekazuje mi też swoją wiedzę, jak nie dać się oszukać. Jestem pewny, że jak tylko do niego przyjadę, to znowu mnie czegoś nauczy. Może pokaże mi jakieś ciosy, których się uczył podczas treningu w klubie. Zgadza się. To jest prawdziwy kumpel. I żadna dziewczyna nie zastąpiłaby tego, jaką więź mam z Krillanem. To jest właśnie piękne. I to jest super, że mogę mu o wszystkim powiedzieć, mogę mu się wyżalić. Wspiera mnie przez cały czas. I sam pewnie jest zaskoczony, ile to czasu już trwa. I powie, kurwa, czemu ja tak długo z nim mam kontakt? Ale powiem wam szczerze, że jestem mu za to dozmiennie wdzięczny. Bo nie dość, że mnie we wszystkim wspiera, to jeszcze taką mi wiedzę przekazuje, że nikt by nie przekazał, żaden nauczyciel by tego nie zrobił. Nawet najlepszy kumpel by się ode mnie odwrócił, to już byłem świadkiem. Ale Krillan chyba się ode mnie nigdy nie odwróci. Może co najwyżej powiedzieć nie na jakąś rzecz, na jakąś sytuację. Tak jak na przykład zażartowałem sobie, że ja i Najka byśmy wzięli ślub. Nawet mówię, że fani Wykopki, Karaczany i wszyscy dookoła jej i moi fani, hejterzy pewnie chcieliby, żebyśmy wzięli ślub, bo robią z nas parę idealną. Boski Smok, Bóg miłosierny i zagorzała katoliczka z błogosławionym dziewiczym łonem. I tak się go pytam, a powiedz mi panie Krillanie, jakby doszło do tego ślubu, to
To byłbyś moim drużbą, świadkiem. Tak sobie żartowaliśmy. Ale powiedział, że nie, dlatego że nie pasuje do takich uroczystości, nie czuje się dobrze, komfortowo. Zresztą za dużo już w życiu tego przeszedł i już więcej nie ma zamiaru. No i ja to uszanowałem. Zrozumiałem to i nie pytałem o więcej. I widzicie, i to jest piękne. On się na mnie nie wkurzył, ja się na niego nie obraziłem, i to jest piękne. A jestem pewny, że zaraz by tam gadali inni. Co ty, pojebało cię? Tak wulgarnie by reagowali. A tutaj kulturnie. Tak mówiąc szczerze, to jeszcze z Krillanem nie miałem nawet takiej żadnej ostrej kłótni. Były tam takie, wiecie, drobne nieporozumienia. Ale jeszcze nie było czegoś takiego, żeby mnie o coś ostro skrytykował. Nie było czegoś takiego, że mówisz, że właśnie jestem pojebany na przykład. On szanuje mnie takim, jakim jestem. I to jest naprawdę niesamowite. Bo wszyscy inni próbowali mnie zmienić. Jedni chcieli, żebym wyzbył się moich zainteresowań. A Krillan nie. Krillan uważa, że to, co powinienem robić, to powinienem. To, co robię, to powinienem robić. No, jestem pewny, że gdybym to porzucił, to sam nie czułbym się ze sobą szczęśliwy. Bo tak naprawdę to w życiu pozostało mi tylko jedno. Pasja. Pasja do tego, co uwielbiasz. A moją pasją są sztuki walki i anime. A sztuki walki to wiadomo, kojarzy się z wszelkimi treningami. A dziewczyna zaraz by chciała, żebym tak wszystko zostawił, wszystko wysprzedał, wszystko olał i zajął się tylko nią, dzieckiem, dziećmi, robotą i takim typowym polskim życiem. Dobra, teraz wam pokażę, co sobie kupiłem. Jestem ciekawy waszej reakcji. To jest dyskietka z grą The Last Ninja. Drugiej takiej dyskietki już nie znajdziecie. Kupiłem ją naprawdę okazyjnie. Nie zgadniecie, ile za to dałem. 50 zł plus koszt przesyłki. Czyli jakieś 58 zł. To nie jest Ninja Gaiden, ani żadna inna, to jest The Last Ninja. To jest o tym czarnym ninja, który chodzi po tych wszystkich planszach, zbiera bronię i przechodzi poziomy. Tak, działa, już sprawdziłem. I poczułem taki impuls, że muszę ją mieć. I taka rzecz mała mnie bardzo cieszy. No cóż.
Przynajmniej wiem, że będę jedynym posiadaczem w całym kraju tej dyskietki, że już drugiej takiej nie ma. Nie ma na Allegro, na OLX-ie, na żadnym innym portalu. Zagram Vantapiona. Ciekawe, jak to będzie słychać. A potem zagram Vambarg. Teraz barka będzie. Tajemskie włosy opadły. Thank you.
Ja lubię takie melodie. I śmiałam jeszcze inną. Jeszcze mam taką jedną fajną melodię. O, Samidare przydało mi się zagrać. Dobra, star. Takie sami dar. Trzeba je trochę dopracować. Albo gdzieś tu miałem jeszcze inną wersję, taką bardziej piszczącą. Ciekawe, czy jej nie wyrzuciłem. A nie, mam. Ciekawe, jak ta będzie mojego współlokatora. To jest nieskończona. Moja wersja jest lepsza. Jeszcze nie znalazłem. Jeszcze najwyżej Kiko wam zagram. Też piękna.
przynajmniej oddech sobie poprawiłem. A nie wiem, mogę poszukać tabów. Jeszcze memę wam zagram. Piękne melodie są w Naruto. To jest bardzo fajna melodia, tylko jej jeszcze nie opanowałem. Mam jeszcze Sadness and Sorrow, ale jest takie trochę skomplikowane. To jest to. A, B, C, A, B, A, C. Aha, bo tu zakrywam, nie patrzę. Thank you.
takie pomieszane. Trzeba to ładnie uporządkować. Zresztą muszę zrobić trochę lepsze tabele. Jeszcze raz spróbuję. A, B, A, C, D, E, F, G. To jest to. Tyle. Dobra, starczy grania na okarynie. Następnym razem... O, chyba że senseje jeszcze coś. Bo senseje jeszcze nie było. Dobra, to chyba wszystko co mam. Na razie więcej nie mam, ale będzie więcej, obiecuję. Jak z czasem potworzę nowe taby. Żebym miał przy sobie laptopa, to bym wam zagrał Titanica. Bo nie mogę w tej chwili wejść na internet. No nie mam, kurde. Nie wymyślę ze słuchów jeszcze. Musiałbym wyjść w jakąś tabulaturę, ale niestety nie mam przy sobie. No to wam już The Last Ninja pokazałem. Także definitywnie kończę temat Natalii Nike. Trochę minie czasu, zanim się otrząsnę, ale to minie. A dziękuję.
Dobra, pytajcie mnie o co chcecie, odpowiem wam na każde pytanie. Teraz będzie możliwość pytania. Pytanie i odpowiedzi. Już jej pokazałem tę stronę, ale ona tego nie docenia. Nie chce. Nie oglądałem tego, ale mniej więcej kojarzę, o czym tam jest, o czym to jest. Dziękuję bardzo za szacunek. Nie, już nie będzie żadnych filmów o Nike. Już kończę ten temat. Robię tego live'a, żeby to ostatecznie potwierdzić. No, czekam na oryginalną wersję Dragon Ball Super Hero 2022. Kiedyś chciałem zrobić prawo jazdy na motocykl, ale jakoś mi się odwidziało. Ja piszę z nią na Instagramie, ale jej odpisywanie jest tak powolne, że aż denerwujące. Mogę nakręcić recenzję gry Last Ninja. Mogę kupić sobie 125, bo mam już ponad 3 lata prawo jazdy, więc mogę sobie kupić i jeździć bez uprawnień. Ja tam nie nastawiałem się na żaden związek, tylko po prostu chciałem się z nią osobiście spotkać i tylko tyle. Ja to zniosę, ja to wytrzymam. Przejdzie mi po kilku dniach. Powiem wam szczerze, że gdy czytałem te komentarze, to tyle pięknych komentarzy tam padło, że sam bym nigdy w życiu takich nie napisał. I to od najróżniejszych osób. Mam pracę. Kto powiedział, że nie mam pracy? Już mówiłem, jestem technikiem teleinformatyki. Ale ja właśnie chcę do niej jechać. Chcę, żeby ona się zgodziła na to spotkanie. Tak, kupiłem powerbanka, ale zostawię go w domu. Ja nikogo i niczego się nie boję. Podejrzewam, że ona chce się spotkać z gronem osób takich jak ona, czyli katolicy. Ona chce się spotkać z takimi sekciarzami. Ona nie chce się spotkać z normalnymi ludźmi. Tylko sekta, tak jak te marsze LGBT. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Nie jestem na 100% pewny.
Ja mam swoją własną drogę, którą podążam. Nie, ja po prostu bym chciał się spotkać z fanami w Krakowie na początku sierpnia. Jeśli Krillan wyrazi zgodę, żeby chociaż następnego dnia, nie mówię, że pierwszego, albo ostatniego, ostatniego dnia, żeby zrobić takie wspólne fanowskie spotkanie. Nic mi nie odpisała, powiedziała tylko, że jest za daleko. Nie będę jej obrażał, nie będę miał do niej nawet żalu. Jest mi po prostu przykro, że tak mnie potraktowała, tak nie to, że bestialsko, ale tak naprawdę po chamsku. Nie tego oczekiwałem od dziewczyny, która tak bardzo mi się podobała. No właśnie, ja jej mówię, że dla mnie nie ma żadnego problemu. Ja bywałem 3 razy w Krakowie, więc dla mnie pojechać do Rybnika to jest pryszcz. Wsiadam w auto i jadę. I wszyscy do kuchni. A właśnie ja chciałbym stopić te jej zimne serce, jeśli ona ma. Jestem pewny, że gdyby się ze mną spotkała twarzą w twarz i gdybym ją przytulił tak mocno, to zmiękłaby totalnie. Ja zapłacę. Zgadza się, wygląd to nie wszystko. To powiedziałem, że nie tylko wygląd mi się w niej podobał, ale to jak mówiła, wypowiadała się w tych filmach, ale widać to było sztuczne. To było tak jak w telewizji w Hollywood. No nie mogę niestety sprawdzić, dlatego że nagrywam z telefonu. Chyba że wejdę teraz w internet i sprawdzę, ale nie będę miał przez chwilę z wami kontaktu. Nie jestem typowym stalkerem, nie będę ją nachodził. Jeśli ona tego nie chce, to ja w to nie brnę. Dam wam przykład. Jej numer telefonu jest widoczny publicznie na stronach filmiku z tymi paczkami od fanów, prawda? Ale ja do niej napisałem, czy ona mi poda swój numer telefonu, wiedząc doskonale, że numer jej jest w internecie na jej profilu, na jej kanale. Ale mimo to, że ja wiem o tym, to mimo to napisałem do niej o jej zgodę, czy ona mi poda ten numer telefonu. Bo mogę w każdej chwili do niej zadzwonić. Ale nie, ja chcę, żeby to ona wyraziła zgodę na podanie swojego numeru telefonu. I to mnie odróżnia od innych ludzi. Bo każdy zaraz by wziął, wystukał numer i od razu zadzwonił. A ja chcę jej zgody. Nie, nie podało. Ale to nie jest moja kobieta, ja jej nie znam. Nawet nie wiem, jak ona się nazywa. Natalia Najka to jest tylko imię i pseudonim, a nawet nie znam nazwiska. Nie wiem, gdzie mieszka, oprócz tego, że w Rybniku. Gdyby nie kot paczkomatu, to bym w życiu do tego nie doszedł. Nie, to nie jest ta sama. Natalia Mango jest transwestytą. Nie, nie chciałbym, żeby ktokolwiek do niej dzwonił, odgrażał się jej i robił jej przypał. Ale ja nie chcę z nią żadnego związku. Ja po prostu chciałem się z nią spotkać w tak jak youtuber z youtuberką. O.
Ja jej nie. Ojej. Ja jej nawet nie mam, żebym miał ją zostawić. A niech robi. Ona po prostu. Ale zobaczcie, jaka to jest hipokryzja. Ja jej tam zadałem pytanie o spotkanie, ona nawet publicznie to na live'ie przyznała, że tak, zgadza się na spotkanie, a potem, gdy zobaczyła dalej ten filmik, to od razu zmiękła i kazała, wiesz, kazali jej już przyjść. To było trochę takie udawane, moim zdaniem, nie było prawdziwe. Nagle się wyłączyła, jakby się czegoś wystraszyła. Może tej mojej zbyt wielkiej bezpośredniości. Ona nie jest moją dziewczyną. Nie ma. Wiem jedno, że jeżeli ona przechodziła przez takie męczarnie jak ja, to tym bardziej powinna się ze mną solidaryzować. Powinna mi opowiedzieć o swoich mękach. Ja jej opowiem o swoich. Może doszłoby do tego, żebyśmy się przytulili. Może doszłoby do pocałunku. Może doszłoby do, nie wiem, powiedzenia sobie czegoś w stylu, że lubię cię, fajny z ciebie chłopak, fajna z ciebie dziewczyna i tak dalej. No, cholera wie. Ale od słów się zaczyna, a ja jestem mężczyzną danego słowa, więc nawet Krillan powiedział, pewnie tak jak to powiedział? Wycyrklujesz? Czy jakoś tak? Pewnie tak wycyrklujesz, że najpierw pojedziesz do niej, a potem do mnie, albo najpierw do mnie, a potem do niej. A ja mu napisałem, nie, to nie tak. Ja przyjadę do ciebie wtedy, kiedy ty będziesz chciał, a do niej mogę jechać nawet i pojutrze. Więc to nie ma znaczenia kiedy. Ważne, żeby ona tylko się zgodziła. Ale ja nie zamierzam ją błagać na kolanach i płaszczyć się przed nią, że Natalko, proszę cię, błagam cię, umów się ze mną, bo mi serce pęknie. Nie będzie czegoś takiego nigdy z mojej strony. Nie będę się przed nikim płaszczył i poniżał. Nie ten charakter. Wycyrklować, że w sensie pogodzić jedną z drugim. Krillan jest nawet na tyle inteligentnym chłopem, facetem, że nawet wyjaśnił mi, co to znaczy bite czy bait. Naprawdę, dla mnie Krillan to jest moja prawa ręka i przysięgam wam, możecie mi upierdolić tę prawą rękę i Krillan mi ją bez problemu zastąpi. Jak ja go uwielbiam, to chyba tylko ja jeden wiem, sam. Moje życie bez niego byłoby chujowe. Jakbym nie miał już nikogo takiego, z kim mógłbym i się spotkać, i pogadać, i pograć, i potrenować, i obejrzeć anime, i zjeść, i... No kurde, no. Nie jest. Panie Krillanie, czy to prawda, co oni wszyscy piszą, że ona w tej chwili robi tego live'a na TikToku i tam o mnie opowiada?
Witaj Mikołaju. No co, robię live'a. Takiego niezapowiedzianego, spontanicznego. Przyszedłem tutaj, żeby nakręcić filmik, a jednak nagle przyszła mi myśl, żeby zrobić live'a. Jeden z moich kolegów napisał mi, że Krzychu, uważaj, bo jeszcze się nawrócisz, albo ona cię nawróci. Nigdy nie jest za późno, żeby się nawrócić, ale ja jestem tak wielkim grzesznikiem, że ze mnie już chyba nic nie będzie. No tak, jestem shintoistą. Nie jestem katolikiem ani jakimś innym. Co, masochista we mnie? Aha, rozumiem. Powiem wam tak, tak jak ona wierzy w Boga, tak ja wierzę w samego siebie. Wierzę w to, że mi się coś uda, że to osiągnę i że gdy się nie poddam, to mi się to uda. Takie trochę nawet bardzo naiwne myślenie, ale już tak ze mną jest. Jestem wielkim naiwniakiem, no co zrobić? Taka natura. Powiem wam tak, na przestrzeni tych wszystkich lat zdałem sobie tylko jedną wielką, ważną rzecz. Żyję po to, żeby walczyć. Moją misją jest niekończąca się walka. Muszę walczyć o wszystko i ze wszystkimi. Nawet z ludźmi, których nie znam. Nawet z silniejszymi przeciwnikami od siebie. Z ważniejszymi figurami. I to jest taka moja misja w życiu, żeby walczyć. Nigdy się nie poddać, walczyć i dowieść swojej racji. I czuję, że chyba tylko po to żyję. Czuję, że właśnie po to się narodziłem. Na razie, dziękuję bardzo za obecność. Nie wiem, kiedy będzie pierwszy wypad za granicę. Obiecałem sobie, że będzie to albo do Japonii, albo do mojej ukochanej, która odjechała 18 lat temu. Nie wiem, czy działają, czy nie. Nie jestem w tej chwili tego sprawdzić. Ukrainki po prostu lubią kasiastych facetów. Najlepiej takich bardzo bezpiecznych finansowo.
Wy tylko myślicie o jednym, o panienkach i seksie. Sam nie wiem, czy w górach, czy nad morzem. Zawsze lubiłem morze. Panie Krillanie, masz tam zalogowanego mojego Tipo Live'a i widzisz wszystko na bieżąco? No to fajnie, to ekstra. To jeszcze pewnie za czasów, jak robiliśmy wspólnego live'a treningowego. Widzisz, jak bardzo Ci ufam. Ufam Ci na tyle, że daję Ci nawet dostęp do moich prywatnych kont. Nawet dałbym Ci dostęp do mojego konta bankowego. A właśnie. Ale co widać z prawej strony? Poczekajcie, ja na chwilę wejdę na tego Tipo Live'a i zobaczę. Nie ma żadnego donata, nie wpłynął przez te 1,5 godziny żaden donat. Ale tu nie chodzi o donaty, ja nie robię tego live'a dla donatów. Ale kończy mi się bateria w telefonie, 18% zostało. Była pełna, czyli przez trochę ponad 1,5 godziny 90% baterii poszło. Nie 90, nie, 80. Mam powerbanka w domu został. Jakaś wiadomość. Będzie spotkanie z fanami w Krakowie. Tak, planuję. Na początku sierpnia jakoś. Bo ja jadę do Krakowa. Nie, nie gram na żadnych serwerach. Nie, dzisiaj nie. Nie, Ekran i Krylan będą jedynymi moderatorami. Nie, po prostu ja nie gram w takie gry.
grałem w Sims, ale wiem, o co chodzi. Nie, rozłącza dlatego, że bateria jest słaba. 18% było, teraz już pewnie 15. Za chwilę będzie 10, a za 5 minut się całkowicie rozłączy. To myślę, że powinniśmy już na chwilę obecną skończyć live'a. Zakon boskiego smoka. Już mi się trochę spać chce, kurde. Bateria może się wkrótce wyczerpać, pozostało 15%. Nie wiem, kiedy kolejny live. To tak się dzieje spontanicznie. Mogę jeszcze wam tapiona zagrać na koniec. Zagram tapiona i kończymy. Także dziękuję wam bardzo za czas poświęcony na te ponad półtora godziny. Dziękuję wam za pomoc ze zgłoszeniami hejterów, ich filmików. Wszyscy polegli, wszyscy zostali zmiażdżeni. Wszystkie filmy usunięte. I to w tak ekspresowym czasie, że musiały polecieć naprawdę masowe zgłoszenia. I mam tylko nadzieję, że będę mógł na was liczyć w takich sytuacjach. Na pewno byście chcieli, żebym kontynuował dalej działalność youtubera, żebym robił filmiki, robił live'y. Może z czasem się spotkać z fanami. Zobaczymy. Ja na pewno nie mam zamiaru się poddać. Chciałbym być w kontakcie z wami. Nawet jakieś wideokamerki fajnie by było zrobić. Albo tak jak na tym zlocie fanowskim się spotkać. No zobaczymy, jest jeszcze dużo rzeczy do ustalenia. Ale wszystko by się odbywało jedynie w Krakowie, bo to jest miasto Krillana, on tam mieszka, on je zna. Więc i głównie jadę do niego, tylko do niego. Na początku sierpnia. Ale to ja na początku sierpnia do Krillana przyjadę. Spotkanie byłoby dzień, ewentualnie dwa dni przed końcem mojego wyjazdu. Będąc u Krillana dam wam znać, kiedy będzie spotkanie fanowskie. No tak, zapomniałem, że ty bardzo rzadko wychodzisz. Zapomniałem, o kurde. Aż mi się głupio zrobiło. A bo może lepiej nunchaku metalowym chcę przyłożyć, żeby zapamiętać. Krillan odwiedzi mnie, jeżeli powstanie prawdziwe dojo. Dobra, naprawdę już kończymy. A kiedy powstanie? Nie wiem. W tym roku albo w przyszłym. Zobaczymy. Jeszcze mi to w głowie siedzi, kurde, ale się. O jedy, jedy. Taki szczery, niewymuszony, nieudawany.
Dobra, kończymy, zanim powiem coś znowu głupiego i się gorzej ośmieszę. Nie zapowiadam jeszcze nic. Powiedziałem, że kiedyś to się stanie, a kiedy to nie wiem. Zapowiadam wam pewny wyjazd do Krillana na początku sierpnia. A spotkanie fanowskie będzie gdzieś w połowie. Albo wcześniej. Dobra, kończymy. Kończymy tego live'a. Zostawimy sobie na następny raz coś nowego, coś ciekawego. Dobra, także dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam was i wyczekujcie następnych filmików i live'a.